Dzień, witajcie, z tej strony Lukas i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, oczywiście ze serii Od Początku do Majątku. No i witam was serdecznie w kolejnym filmie, oczywiście na tym kanale. Dzisiaj, jak widzicie, jest z nami oczywiście nasz sąsiad, oczywiście Krzysiu. Witam. Który pięknie wyprzedza sobie. A my tak, jak widzicie, No Krzysiu, ciekawie. Mam nadzieję, że nas nie pozabijasz, nie? I tak, jesteśmy ogólnie sobie w BMC, oczywiście naszego sąsiada, ponieważ lecimy sobie dzisiaj na kupno, oczywiście, czy do handlarza, który powinien mieć dla nas oczywiście kombajnik, z którym się mniej więcej wstępnie dogadaliśmy. Jak widzicie, mamy już kwiecień, godzinę 8.22 i sobie dzisiaj oczywiście tam lecimy do tego handlarza, zobaczymy, czy coś się uda kupić, czy nie. No ogólnie, no, stan kombajniku jest super, luksusowy wręcz bym powiedział. No, czy się uda kupić, nie mam tego pojęcia, miejmy nadzieję, że tak, ale no, oczywiście zobaczymy. No dzisiaj sąsiad też tutaj wyręczył, powiedział, że jedzie z nami, więc całkiem spoczko. Z tobą. Znaczy bardziej ze mną, miał jeszcze jechać z nami Maruś, ale niestety nie udało się. Ogólnie jesteśmy na wsi Szpakowo, no. I tak, jesteśmy ogólnie na wsi, no to jest bardziej wieś, oczywiście Szpakowo. No całkiem spora droga oczywiście oddalona od naszej oczywiście kolonii, więc całkiem oczywiście sporo. Teraz pytanie, gdzie to ma być, nie? Bo to miało niby być u mnie tak mniej więcej. Właśnie, a to się nawiguj mnie, nie? No właśnie, tak chciałem. Bo już wieś przejechaliśmy, no, tak a ja się wydaje. No jak ktoś tak poleciał poza zabudowany, dobrze, że tutaj nie stali, nie? Weź tutaj zajeść na prawo, to zaraz do niego zadzwonimy i ja. Dobra, już sobie jesteśmy po zadzwonieniu. Dobra, cofaj się, bo okazało się, że faktycznie przejechaliśmy i to. Nie wiem, ale jest teraz wolniej, nie? Bo ogólnie mówił, że przed jakąś piętrówką trzeba skręcić, taką jakby bramę. Trzeba skręcić jakąś bramę przed piętrówką, nie? Więc tutaj się patrzy. Niby po lewej stronie, jak się jedzie, nie od lewej strony w sumie, ale od zabudowań, nie? Jakaś piętrówka ma być i w bramę trzeba trafić, nie? Tu jest jakaś piętrówka, ty. I jakiś przystanek autobusowy miał być też. No spróbuj tu skręcić. No kup, najpierw się co. Ale psy czekają, nie? Na nasz widok, nie? Jo, potem. O! Dobra, to na pewno to jest. To takie pizdowo, to na pewno, nie? O! Ciekawa sprawa, ogólnie co, tak? Dobra, sąsiad, wychodzimy. O! Ui! Wypalenie? Ja wiem, jak to chodzi. Dobry. My to po ten kombajn mieliśmy przyjechać, nie? Dobry. A skąd to pani przyjechali? Daleko. Panowie? Skąd ja kolonia. O kurczę, to troszkę... Od granicą niemiecką. Trochę troski było, co? O, dobra, ja odstawię ciągnik tylko. Tylko nie wiem, czy w ogóle dojadę. Dobra, ja siedzę. Wiesz, o Boże. Co? Boże. Co ty żeś wybrał za handlarza? To taki jest jakiś złomy? A bynajmniej ta czwórka. Nie wiem, bynajmniej... Ale ci powiem, że kombajnik. Nie kupujesz sąsiada kombajniku? Zobacz, jaki kombajnik. Oj, kupuję, ale... O, ja piorun, jak to chodzi, nie? Boże. Jakby chciało, nie mogło, nie? No. Dobra, dzień dobry, tutaj uszanowanko, rączka. No, my tutaj po kombajnik, gdzie wam pan ten kombajnik ma? Bo widzę, że tutaj ciekawe, no, są ciekawe jakieś sprzęty. Rostelmasz, tak? Kombajnik. Nie, my po tego Maseja mieliśmy, bo pan taką nówka funkiel nieśmigana miał być, nie wiem, pewnie podgarażowany jakieś, co? O kurde. No, tak. No, tak umawialiśmy się, ale panie, masz ciekawe rzeczy. Słucham? Fajna przyczepka, nie? Chcesz pan kupić? Nie, ja tutaj po ten komaj przyjechał, najbardziej o to mi chodzi. Dla pana, 30 tysięcy. Nie, sąsiad, nie bierz tego. Nie, a za takim kombajnikiem może, co? Panowie, tutaj MDW taki fajny. A ile tam metrów header? Dużo. Ale dużo czy ile? Ja nie wiem, musiałbym zobaczyć, ale to na spokojnie, dobra. A jak cena? Jaka cena? A, chciałbym się dowiedzieć tej bardziej ciekawych rzeczy. Pan jest tutaj właścicielem tego terenu i tego przedsiębiorstwa, jeśli tak można nazwać? Tego złomu, jeśli tak można powiedzieć? Nie mówiłem. Nie, no tak. Ale pani masz kreseczkę, nie? Kreseczka siedzi bam chyba, nie? Siedzi bam. Proszę wysiadać, bo to ja nie wiem, jak daleko zajedzie. Wysiadać. No dobrze. Dobra, wysiadaj. No na zimnym mu nie dawaj. Dobra, panie, gdzie masz ten komend? Bo chodzi mi o ten komend, mi się trochę śpieszy, bo jeszcze siebie. Taka sprawa, wie pan, ten żniwa. A w tej co dalej, ja? Żniwa ostatnio te sprawy i tak wie pan. Która to dała tatu? Boże, jakie szatory. Lekko się napili mi
sąsiadem i tak. No tu stoi ten kombajn. Panie, jakaś szukanie śmigana, jo? Aha, no, bo to jeszcze wystawione było przed stuczką. A, to lekką. Pani to rok stoi? No, to bo to ostatnio wyjeżdżaliśmy i tak wyszło, wie pan, trochę. Lekka kraksa. Ale no, my tutaj jedziemy praktycznie z 200 km, no tam ze 150 km od naszej wsi, żeby kupić kombajn, a tu okazuje się, że to złom praktycznie. No, panie, no, będę stał odpalać, czy nie? No, zaraz się dowiemy. Wypadł mi z baru. Dobra, wysiądź z tego, bo ty to... poczuwasz, kolego? Jak taki ząb, zaraz, żeby nie... jak ma już... Zaraz po swoją BM-ką będziesz. Dobra, odpalaj pan. No, dobra, dobra. Nie mam całego dnia. Zaraz skończy z tą BM-ką w zębach. Poczekajcie, poczekajcie, dawno nie odpalał? No, widać, widać, no. Odpalnie, dobra, daj pan tam trochę więcej. Spokojnie. Dobra, trochę więcej gazu ręcznego, czy coś tam. O, chyba mamy to. No. No o, a jednak nie. No. Dobra, dobra, na spokojnie. No, chyba odpali, co? Już chyba teraz tak będzie dobrze. No nie, może nie to pochodzi trochę, nie? Sytuacja, no bo to dawno nie odpalone. Sytuacja była taka, żeby pan, nie ja rąbnąłem, tylko ktoś rąbnął we mnie tu od tyłu, wjechał, ale tak? Panie, żeby tak koło, żeby koło urwać, a żeby śruby zostały, to nie wiem, jak to trzeba zrobić, nie? No bo to tak wyszło. Panie, to nawet układu kierowniczego nie ma, jak widzę. Jak mnie nieprawda! Jak mnie pchnęło, to wiem pan, aż te u motowideł urwało. No. Światła pobiło. Panie. Nie no, słuchaj, no, panie, a osoby ale... są do silnika jakieś, czy nie? No, wejść i zobaczyć, nie? Panie, handlarz, ja pytania, mogę się tam rozstala popatrzeć? Tak, spokojnie, tylko nie odpalać. A zresztą kurczyków i tak nie ma co za drogi sprzęt, żeby kurczyki były w ciężko. No, tak, tak, osłony, no, nie za ma dopłatą. A, no, na pewno. No i tutaj dopłacę pan. Nie, no, nie ma. Co, panie, co do jego nie w tym kowanie jeszcze brakuje, tak można zapytać się? Wszystko, wszystkiego tu nie ma. A, no jak to... między Bogiem a prawdą, to wszystkiego tu nie ma. Ale dobra, siłowników nie ma. Mhm, ale czego panie siłowników? Tak od nie takich, wiem. Od Hedera. A, do tych, które grabanie, no? No. Ukradli. Pani, nie chciałeś Rostelmasza oglądać? Może obejrzał już? Już obejrzałem. Rudy Rydzuś. Dobra, ale już panie, obejrzałem. Patrz, Rudy to w ogóle wstęp nie powinien. Dobra, siłowników. Świateł też, no to widać, nie? Przed nich przynajmniej, bo tylnie dziurgają. No mogę zapalić? Nie, no, nie wiem. To światło to najmniejsza rzecz akurat, nie? Emulator chyba nie da rady. No, nie szkodzi. Chociaż jakieś plusy są światło działające. Panie, że to i tak odpalił bez... To pani ma... No nieważne, dobra. No i co tutaj dalej? Kosa gdzieś się zgubiła. No, zgubiła się kosa, panie. No to pan świetny. No. No lekko. Panie, powiedz mi pan, co on taki poździerany jest? Kamienie kosiliśta, czy co? Nie. To tak wyszło w praniu. No, no bo jeszcze tam na górze to pupiedy, no bo ryza jakaś zaszła. Ale tutaj, żeby to było takie ten, no to... Oj, panie! O, rura się otwiera, plus kolejny. A, no to jest tak. Plus jedyny, no, na razie tylko ma. No i już. No. No, dobra. I co jeszcze? No. Tak, pasków od Hedera tu nie ma nic prawie. Jak ona jest tu posuwana? No, od napędu nie ma. Panie, kurde. Bo to zaraz nie kupi, odpadnie ta rura i co będzie? Weź się ogarnij, kolego. Dobra, no to nie ma tak. Pasków od Hedera. No, oś to widać, nie? No, no tak to słabo ze skręcanie kurde. No chyba trochę bardzo słabo, no. No i tych tu przy motowidłach tu brakuje, nie? Tych takich, tych. Kajsterków, nie? No. A, panie, a o pytanie, ile za ten kombajn, panie? No, panie, to miał być w krótkach no, na... śmigana, nie? 15 tysięcy, no, tylko. Na ogłoszeniu 15 tysięcy, no to... Tego dwie roczne, na ile było, teraz zostaje, nie? A. Dobra, może zgaszę, bo to tak pan trochę nie... Jak nie odpali? Panowie, cięcie. Chyba kliknąłem niechcący, w rekordzie się pojawiłem. Co? Dobra, już jesteśmy dalej. Nie no, panie, no za 15 tysięcy, tak coś to tak 2 na 10 chyba troszkę. No chcesz, no co, wszystko tutaj stać. Silnik, igła, jakby tu paski, te paski dał, to normalnie by odpanął.
Ale panie, jakby tak doliczyć, ile to trzeba dodać pieniędzy jeszcze za to, to ja już wolę sobie kupić bizona jakiegoś. No dobra, trochę może mogę ten zejść ten, bo trochę na manowce pana wpchnąłem, ale panie, to nie tak miało wyglądać. Które jechało? Myślałem, że pan nie przyjedziesz. No dobra, to tak wracając, to co? 10 tysięcy, nie? To uczciwa cena. Aż pan tak schodzi, to coś musi być nie tak z tym kombajnem w takim razie. Nie, 7. Nie, to jest dobre, wszystko. 7 i bierzemy. No panie, tutaj więcej nie damy, nie? Tu będzie ciężko. 9, 10. No panie, 10, dopiero 7. Teraz mówię się, no ale panie 10 tysięcy z czego? Ja mam już 10 kupców, proszę ta. Pana, za godzinę oni chyba, przyjadą, jak co, to biorą. Tak, chyba rok to temu. Kupują. Z roku to temu. Kupują. Chętnych jest 10. No ja akurat jestem strasznie zainteresowany, żeby kupić ten komajt, bo akurat, no może nie tyle co krótko z pieniędzmi, ale jednak fajnie było, jakby ten komajnik się pojawił, a naprawdę... No fajna, znaczy miał być fajny stan, a niestety wyszło jak zwykle, bo no, oczywiście sandarze pół na nie, oczywiście żartuję. Ale no, uważaj na słowo, zaraz nic panie tutaj dostać. Jestem tego zdania, że no tutaj panie no 10 tysięcy na pewno nic nie dam, a że ma pan kupców to trudno, ale wiem o tym, że panie, nikt od ciebie panu już nie kupi, jeśli pan już tak oszukał, no to nie pan. Pakujemy manatki i wyjeżdżamy, nie no dobra, żartuję, bo nie... No, nie mam kupców, ale żartowałem. Panie, jak i tak to rok stoi. Kupców jest dużo, 9,5. Nie, panie, 9,5 nie. Oś, 7,5. 9. Nie, tutaj 9, no 700-750 tak. Pójść. 875. No na pewno, panie. Panie, no zobacz, to... doliczyć tak kosy, jeszcze pan... Panie, jeszcze te... A ma pan te osłony, kosa? Czy pan te zgubił? Po co kosa w kombajnie? 7,800, myślę, że to jest ostateczna cena. Osłony, osłony... Tak, nie ma. Na złomie. No tak. Dawno wywiezione. No chociaż tutaj też można powiedzieć, że złom. Nie no, kosa tam. To motowidła na ten no, i ta, jakoś no. Tam jeszcze. Kamienie w końcu można zbierać tym też, nie? Motowideł nie trzeba wymieniać, tam trochę da radę, tam no, nie no panie, jeszcze doliczyć to dziadostwo jeszcze tutaj, żeby to zbierało ten łan, no to proszę cię. Paski, nie wiem ile by mogły kosztować. Paski za 2 złote? Ja no, panu paski jak paski, ale panie... Mam pan tę część? Proszę bardzo, ale panie to... Osłony, no, to jest cała wywalona, tu trzeba nie rozebrać to i tu wszystko nawet nie ma jak skręcać tak troszkę. Co pan gada, tu w ogóle ja nie wiem, czy ta ośka w ogóle ten, jak tym kombajnem się ruszy, to czy ona nie zostanie... Zresztowałem. No, to bym sobie pokazał taką sytuację. No to jeśli tak pan powiedział, to nie wiem, no... Tak jak, no 8 maksymalnie dobra. Mógłbym dać, nie? 8,5. Panie, 8,5, nie. 8,100. Panie, patrząc na to, panie, patrząc na to, że jeszcze muszę lawetę dokupić. 8 i flacha. Nie. To co? Tysięcy? I flacha? No. Panie. No chyba nie stów. No za flachę to nie no. 8. No, dobra machina, dobra, chociaż. Masz pan jakiegoś tutaj do przywiezienia nam lawecistę, jakiegoś do polecenia? Na wsi może tu jest, bo panie, no 150 km. Ja tak na kołach tutaj nie przywieziemy. Szukasz, nie? Co? Lawecistę, panie, skąd? Ja mogę panu... Tu masz przyczepę, to na przyczepę załaduję. Ja mogę panu raz dwa koło dokręcić i... No, panie, i chyba, że tak się dogadamy. A panie, właśnie, bo jak my to stąd wydostaniemy, jak to nie jest w stanie jeździć? No, ja myślałem, że wy już ogarnicie sobie transport. No więc, panie, no... Dobra, no ja myślałem, że transport ogarnicie, nie? No, panie... My tu nawet... Panie, mi no, elegancki stan, proszę pana. Elegancki czy ja wyglądam stan. Jak transport? No może, nie wiem, czy pan wygląda. No a nie masz tak? Pan jakiegoś turatu na wsi, albo nie, tam są. No na przyczepkę zaraz załadujemy, to dojedziemy, tylko dobra. Chyba części rozbierzemy. No dobra, jeśli chodzi o tę przyczepkę, to można tak się uzgadać, że panie, zapłacimy nawet 8,5 tysiąca, nie? Ale panie, jeszcze przyczepka gratis wtedy. Jaka? No tamta, co pan pokazywał. No, pan my chyba drzewa już pociągnie to. Dobra, gore. Nie. Ja dla pana inną propozycję. To ten szrot w ogóle, ja nie wiem, kto tym wjechał tu. Dobra. To ja mam propozycję. Sąsiad kupi kombajn za 8, a ja od pana kupię za 1200 zł tyle obciążeń przy fędzie. Nie chce pan sprzedać bęki? Czy to szrot? Panie, kto takim jeździ? Nie wiem, czy się stać, panie. Dobra, nieważne, my tutaj gadamy o interesach moich. Nie, już stać, proszę pana, dobra. Tak. Wracając, no, co pan mówi? A, obciążnik. A po co pan obciążnik? Dobra. My tu o kombajnie, tak? Tak, my o kombajnie. Obciążnik nie jest na sprzedaż. No to panie 8 tysięcy. I flacha. Nie, bez flacha.
No pan nawet nie ma transportu jak załatwić, no chyba żeby taka opcja się nadarzyła, to można by było. Dobra, załatwię ten transport. A nie, o, masz pan tu konsolę do tura przy fendzie, nie? Masz pan tura coś? O, nie wiem, czy to podniesie, ile ten kombajn waży. Nie mam, dobra, załatwimy transport, zbudujemy. Żurawie jakiegoś wynajmiemy i będzie no to dobrze. 8 tysięcy w tym momencie, jak pan załatwi transport, to będzie flaga. Czy tutaj pan BM aż szybko podskoczy do sklepiku i będzie elegancko. Jest tutaj jakiś sklep. Dobra, nosi, a pan BM aż jeszcze podrzuci do kolei? No to nie, nie, nie. Takim szrotem pan przecież nie jeździ, co pan powiedział. No, no my... to tak się ugadajemy. To ja tutaj proszę bardzo daję pieniążki w rączkę, oczywiście. Proszę bardzo. 8 tysięcy. No panie, no za takiego szrota to niestety, no za takie oszukiwać, panie, no tak oszukiwać ludzi to tak nie bardzo. Dobra, no. Ja przeliczę tylko pieniążki, nie? Bo to pan na pewno chce oszukać. No panie, no. Nie ślisz pan. Zaramene. Ja mam taką, wie pan, przeliczanie, do przeliczania, nie? No tak, bo się, no, pewnie z matematyki by sobie. No, więc pewnie ten gościu przy okazji... Jeszcze raz? Ciekawe, ile będzie chciał za ten obszar, jeżeli on kupił sobie do Deutscha. No słuchaj, jak będzie lewa, to i tak musi na wieś pojechać, to przy okazji ci wiesz, co zrobi, nie? 700 było, panie. Co to ma być za kradzież? No, w biały dzień. No tak. 8:40 i pan mnie tu... panie, dzwoń pan po lawetę, bo jesteśmy gadani w takim razie. No, więc my ogólnie widzowie, tutti, zaraz widzimy się, zanim przyjdzie tutaj nasz oczywiście lawecista. No i zabierzemy ten szrot, nie wiem czy dobrze, czy źle to robię, że to kupuję, no ale może z tego coś jeszcze się uda, jakby to wydziorgać, jeśli tak można nazwać. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Więc widzimy się już po krótkim cięciu, jak tutaj laweta oczywiście przyjedzie do nas. No więc tutaj, jak widzicie, już tutaj sobie z panem Fandorzem wyciągnęliśmy, to ogólnie tutaj fędzik pociągnął. Więc no, w miarę udało się to zrobić i na szczęście nic się nie oderwało. I ogólnie Krzysiu już pojechał po flaszeczkę dla pana, bo ogarnął transporcik. No panie, ile pan już tutaj zajmuje się tym całym handlowaniem? Może spokojnie, kolega w innej wiosce mieszka na osadzie, wie pan? A, no nie szkodzi. Ile pan tutaj już siedzi w tym interesie, jeśli tak można nazwać? Pan chociaż coś na tym zarobił, czy to jakiś... Dobra, pan się nie interesuje, to jest... o biznesach się nie gada, tak? A nie, jak będziesz pan tak sprzedawać, to chociażby pan to umyć, albo cokolwiek. A chce pan kupić? Może coś jeszcze właśnie? Nie, kurde, panie, ja tylko za cymbał. Rąbi ten debil. Przyjechał już chyba. Panie, widać, jest... za flakę pan wszystko zrobi, co? No, więc widzi pan, jaki sprzęt ogarnąłem? Ha, 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 ha. Widzi pan? Aby to nie opłacało mi się jak cholera, ale niech już będzie. O, ale rozumiem, że pan zapłaci 1000 za tą lawetę. No panie, chyba nie będzie pan za to płacił, tak? Chyba, że pan chce, to może pan płacić. Ale ja mówię, że pan. Co, że pan? No bo ja jestem umówiony, że pan zapłaci 1000 zł. No tak, no temu gościowi. Za to, że przywiezie. No, pan gałęzi niepoobcinane, nie? No, on nie umie jeździć, taki tam. Dobry. Pozłuchaj się, chowaj. W ogóle mi na gospodarstwo nie wjeżdżaj. Podwórko moje. Panie, ten Rosel masz to taki nowy z fabryki, czy jak to wygląda? Czy to? To? A pani, na co on to jest? Na gaz, czy na co? Na wodę. No, o, to te wodory już tam. A. Chce pan kupić? Nie, panie, już kupiłem jednego doma. Drugiego nie chcę. Dawaj. Nie, troszkę już, do góry, bo ci się obszaruje. Na końcu dopiero spadam. A jest tu jakaś wciągarka? No przecież jest, bo widzisz. A pierw obciążnik miał być chyba, co? Nie, dobra, obciążnik się ten, zmieści się. A jaki obciążnik? Nie, najpierw ładujemy kombajn, obciążnik na tył pójdzie. Dobra. No dobra, mam pan tutaj... Chociaż mógłby obciążnik... Dobra, już teraz nie, podjechał, panie, już teraz... Nawet masz pan na przodzie podpięty, to będzie jeszcze lepiej, żeby... Odpalamy go, czy jak to tam... Wymyślamy? Co ja mówisz? Trochę nie mam pomysłu. A, bo ta wyciągarka ogólnie jest tylko na 3 tony, odpal i prawie wspomóż. No, odpal i tak delikatnie, nie? Znaczy delikatnie, no. Delikatnie gazu, żebyś tam tej gośki z tyłu nie urwał, nie?
Ja nie wiem, czy to odpali. A jak będzie się na wyszukiwarce ciągło, to on pali, żeby się urwał tego, nie? Odpalę i najgorzej, nie? No bo kurczę, te akumulatory tam podładowały. Właśnie, musimy się kiedyś zgadać na remont tego, nie? Co, czego? Tego kombajnu, to panie w żywaty nie będziemy kosić. Coś to znaczy, jak to na sprzedaż idzie? O, działa ten, podnoszenie. No to podnieś. Żeby to nie przyrysować niczego, nie? A śmowników nie mam, panie, jak to podnosi? Dobra, panie, mniejsza o to. Dobra, panie, włączaj pan tam. A już pan włącza, taki ten pilocik co za mnie. Dobra. Kurde, ani szuruje tam. Można jechać. No jedź. Znaczy jedź, no wciągaj pan. Pomaleńku. Ciągnę się chyba. Nie orwę, idzie. O, pieruna. Dobrze jest napracowane? Jedź panie tam, huk, najwyżej spadnie. Ja pieruna. Ciągnij, daj gazu, spążyj pod górkę. Dobra. O kurde. Jasna ciur. Panie, jestem opcją. Idealnie. Stop. No dalej się pojedzie. I teraz trzeba obciążyć, gdzie on jest, tu napędzia. No pięknie działa, nie? Ostatni ryk, dobra, żartowałem. Bo jeszcze nie odpali. Dobra, panie, to ja wjadę. Tylko weź trochę odjedź może koleją. Weź, to schowaj może i trochę podejść do przodu, nie? Maniutki. Panie, ale pan będzie miał teraz wolno, nie? Wolne miejsca. No w końcu. Się nakupi, nie? No, nowy sprzęt się kupi. No nie, ale to jest darmo. Nie wiem za co się kupi, ale ja... O, kur... No, panie... Dobra, panie... Ja pierdolę. Panie, dobrze też mieszkania chociaż jest. Ale panie tutaj... Dobra! Tysiąc nie jak chcesz. Oj! Dobra, już. Chyba żarty. Idealnie się mija. Idealnie. Będziesz tak trochę... Dobra, ja składam. Bo to spadnie. Ma pan takie zabezpieczenie? Pasy pozbiną ma. Albo nie, niech spadnie mu. No, żeby zaraz ty nie spadł. Trzyma się. Już ziemi. Dobra. To my już tutaj jest panu dziękować serdecznie za interesy. Mam nadzieję, że będzie się sprawować. Też tak mam taką nadzieję, że pan mnie nie oszukał. Znaczy tak pan mnie oszukał, no ale trudno, mam nadzieję, że... Chociaż będzie działać, kosić. Nie oszukałem. Kosić raczej nie będzie, no bo ciężko... Spala. No, najpierw znam adres pana. Jak pan może to będzie nadawać, to zejdziemy jeszcze raz, a jak nie, to panie. Gwarancja dobra, my się nie znamy, żartowałem. Numer domu znam, miejscować też, znaczy miejscowość mieć też jest. Ja mi to się stąd wyprowadzę. Zapałki i mam, i benzynę. Wyprowadzam się jutro stąd. No to dziękuję bardzo, tam może pan już iść. My rozliczenie jesteśmy, a my tutaj z panem tu i porozmawiać. Jak coś panie, nie? Na kolonie pan sobie bije, nie? Tam pod granicą niemiecką. No wiem, gdzie to jest, byłem tam kiedyś. A, no to dobrze, oni razie... tam mają współpracę z jakąś niemiecką strażą, nie? Jest taka szansa, no. Dobra, wszystko wiem. No, to my tam to jedziemy panie... na kolonie. I tak jest, pan tam jedzie, my tutaj zaraz też... To wy za mną pojedzie się. Tak jest. Tutaj zaraz tutaj kolega. Panie, zgaś ten złom, bo zaraz ci rozpadnie. O, dobrze. Dobra. O, zgas. No, to widzimy się w takim razie później. No, ogólnie ty już, proszę bardzo, Krzysiu zajechał. O. Cześć. Zamknij drzwi. No, weź tam zamknij, bo ja mam krótką rękę i niestety nie będzie, bo ty masz dłuższą, nie? Ja, tak, z drugiego końca samochodu mała sięgnąć no. Jeszcze, nie? Ogólnie tak, zostało zakupione, nie? Tam ogólnie zarobiłem flaszkę, nie? Widzę, że ty się szybko sąsiad przybrałeś, nie? Ale nie szkodzi. Więc tego, o, to chyba z bieg, nieważne. No, ogólnie no, zostało to zakupione. Jak w sensie to oceniasz, ci powiem, że no w szoku jestem, nie? Sądziłem, że taki złom będzie. Nie wiem, ja sobie wciążnik kupiłem, także jestem zadowolony. A ty nawet ci stało, że to będzie, nie? Też no. Trochę bali po garach. Ale powiem, że taki już pod wpływem, nie? Miałem 8 tysięcy, no. Chociaż na razie no. Lecimy, bo tutaj może bardzo chyba jako na listę powiedzieć. Nawet jest tam. I zobaczymy jak to wyjdzie, tak jak mówię, raczej 7 tysięcy nie dołożę tutaj, raczej mniej wyjdzie mi, miejmy taką nadzieję, bo tutaj proszę, jak mam tutaj, no miejmy nadzieję, że tak 7 tysięcy maksymalnie dołożę. Ale zobaczymy jak to wyjdzie. Nie. Zważy idzie po morzu tu lawę, to ci powiem dobrego lawę systema tym goście. Chciałem, że się
co najbardziej boję, nie? Więc powiem szczerze, że ten kombajn nie dojedzie w całości, to chciałem nie wiem. Ale miałem nadzieję, że się mylę, nie? No dobra, widzowie, też chyba przysłuchać. No, ale Krzysiu, ja bym mówił, żebyś teraz zdebił, tak? Pięknie to robisz. Ja chyba widzowie nie będę tego dłużej przeciągał, bo to nie ma sensu. My tutaj sobie na spokojnie dojedziemy, chociaż nie wiem, czy tak na spokojnie, mam nadzieję, że tak. No i co, będziemy się wyraźnie widzieć już na kolonii, kiedy będziemy już ten towar odbierać. Więc co, widzimy się oczywiście już za chwilę. No dobra, widzowie, ogólnie jesteśmy już sobie już w naszej chałupce. Już sobie wróciliśmy. Ogólnie, jak widzicie, mamy 1155, więc trochę nam czasu to zleciało. No ogólnie teraz czekam na rowę i mam nadzieję, że no, do nas dojedzie. No, na szczęście dojechała. Chociaż na to patrząc, co? Tutaj ten... Panie, cofaj pan, jak coś. Tutaj nie... cofaj pan. Możesz patrząc, jak on jeździ na przykład teraz. Nie, nie, panie, na drogę, tak jak wiesz, pan wjeżdżał. Cofaj pan. Panie, do przodu jeźdź pan i cofaj. No i cofnij równo do drogi. Panie, cofnij pan tutaj. Nie, panie, no i tutaj pan, wjeżdżaj pan. No, no patrząc, jak on to jeździ, no to ja się boję, że tak. To i tak jestem przekonany, że ten kombajn cały przyjechał. No, ale no, chyba trzeba się cieszyć. Wiadomo. Ogólnie tak, czekamy sobie już na Krzysiuńka, który ogólnie nas nie podrzucił. I ogólnie poleciał po Newfoundlanda, proszę bardzo, nawet zajechał już. Bo wiadomo, Newfoundlandzik nam się przyda do zdjęcia tego kombajniku. Witam tutaj pana serdecznie. Witam, witam. Pan odezwiesza. Witam, witam Krzysia. Jak to Krzysiu zrobić? Pewnie musisz podpiąć, co? To obciążniczek. I taki mało mówny. Tutaj Krzysiu chyba już był fryzjera zdążył być, ale ważne. No, cofaj, cofaj, cofaj. No jeszcze, daj panie. Dobra, do przodu troszkę. A, elegancko. Dobra, podnoś. A pan to nie umie gadać? Słucham? Ten tutaj z New Holanda nie umie gadać? Nie, no ale przecież siedzi w kabinie, to coś chodzi. Tak, nie gadać. No. No panie, mam tu razy przyszedł, co? Nieważne. Uff, tutaj chyba zasnął nasz kolega. No, ale to nie spokojnie. Bijają go na... No, oczywiście. Na Krzysiu dzisiaj nie ma bardzo sobie zasnął. Pan to widzę, ma poczucie humoru. No, cholera. Pan lepszy niż koledzy na wsi. No, pewno. No, zobaczymy. Krzysiu, zwąż to, jakby ten... No, i jak on to teraz chce zrobić, panie? Żebyś mi... Do dołu. Żebyś nie urwał mi tej. Wypychanej tej to ja nie mam. Czego pan nie ma wypychanej? Wycinę, jakbyś pan panie miał. Do dołu. Ja wyciągarkę mam. No. A nie wyciągarkę. Trochę do góry, no. Wierzę. No panie. No. I do siebie weź trochę. Na siebie. Na siebie. Panie. No, na siebie weź. Ja tu już wszystko porywane, panie. Nie, nie, nie. Ja do tyłu! Za to wziął, nie? Do dupy, ale. Bo tak to już za daleko. I nie dosięgniesz tak. No, bo to już. Urwiesz zaraz ten. Już garnie. Troszkę jeszcze, troszkę, dobra, i teraz. I podnieś. Podnoś. No. I do, na siebie. Oj, o, na siebie. O, i teraz. Nie, nie, bo spadnie ci. Opuść i do przodu. Odpalić chyba i podnieś header, co? I do przodu, no, o, podnieś, panie. Opuść trochę i do przodu jeszcze pojedź. Spadnie ci. O, ciur. Ale opuść trochę, okej. Okay. O, dobra, teraz, do tyłu. Mówię. Ej, czemu on jest spada? Panie, co pan tam zrobił? Czekaj, trochę do przodu, nie wiem. Coś się zsuwa. Panie. Szybko, szybko, łapnie pan. O. No, coś tam poszło. Jest to, Krzysiu? Czekaj, bo nie wiem, czy nie będzie lepiej na linkę to zrobić, nie? Dobra, daję pa, daję, teraz. Pójdzie. O, kurde. Tutaj kaszelek mnie na siebie zabrał. Tak, ogólnie widzę, ogólnie takie piękne krówki tutaj mamy. Ogólnie tak, co się stało z krówkami, bo tutaj, no tam ich panowie ściągają sobie ten kombajnik. Ogólnie tak teraz wróćmy do tematu krówek, bo tutaj też jest ważna sprawa. Ogólnie zostały ogólnie zacielone, jeszcze 2 miesiące i będą pierwsze sztuki mi się cieli, więc całkiem spoko. Cieszę się z tego powodu.
Ogólnie w O, sztuk w dobra, tym momencie mamy zlazło. 4, 5, 9 sztuk. Już wrzuciliście panowie. Więc pięknie to zrobiliście. Więc ogólnie. Jest idealnie. Ogólnie no, trzeba je ogólnie nakarmić, więc trzeba tutaj oporządzić się. No pewnie zajmiemy się trochę w późniejszej części odcineczka. No dobra, tak zrobimy. Ognie tak, widzowie. Panie lawetisto. Słucham. Trzeba się zagadać o pieniążki, bo tam może, jeśli nie wiadomo co chodzi, no. Chodzi o pieniądze, nie? Panie, 100 tysiąc będzie, co? No po prostu, ten no. Kolega już przeze mnie. Już się no, pieniążek. Dziwne dźwięki dochodzą, ale dobra. Dwie dźwięki? Panie. Ile? Tysiąc? Bo... no. No. Transp. Bo pan może przelać. Proszę bardzo. No, i kuj w takim razie za ten, za pomoc. Mam nadzieję, że się, że jak będę kiedyś kupił od tamtego sprzedawcy, to może kiedyś się dogadamy, ale nie wiem, czy tak. No, dobra panie, mam miłej drogi, że sobie... Nie, nie, lepiej nie, nie panie, ja no, panu dobrze mówię. Może i pana raz już jedno kupiłem. No i witam was ogólnie, widzowie, już po akcji, kiedy już tutaj postawiliśmy naszego Masejka do stodoły. Ogólnie tak, no myślałem, że zejdzie nam trochę szybciej z tym kupnem i wyjazdem oczywiście. Niestety się okazało, że naprawdę nam długo to zeszło. Praktycznie mamy już, to jest chyba 31 minuta, jeśli dobrze się nie mylę, odcineczka, więc ogólnie nie chcę przedłużać. Ogólnie był plan też taki, żeby pojechać siać oczywiście soję. No postanowiłem, że chyba sobie odpuścimy to dzisiaj, wolę nagrać sobie już w kolejnym odcineczku, wiadomo, już tą akcję. No bo dla mnie to chyba sensu nie ma większego, bo zanim byśmy to posiali, to podejrzewam, że była 40 któraś minuta, a chyba sensu nie ma. Więc ogólnie, jeśli wam się taki filmik podobał, z takiego wyjazdu typowo praktycznie z kupna kombajnu, no ogólnie długo nam zeszło, nie sądziłem, że tyle tego materiału będzie i tak długo nam to oczywiście zejdzie. Więc tak jak mówię, jeśli wam się to spodobało, taki odcinek, to strzelcie łapę w górę. Oczywiście zachęcam do tego, również zachęcam do subskrypcji tego kanału, no i również do wpadania na naszego Discordzika, link macie w opisie, no i również do Konradka. Również macie link w opisie, więc ogólnie tak jak mówię, jeśli wam się podobał ten filmik, no to cieszę się, mam nadzieję, że taki, no taki format odcinka, kiedy praktycznie idziemy typowo oglądać kombajn, wam się spodobał i mam nadzieję, że ten kombajn osobiście wam też przypadł do gustu i nie kupiłem złoma, i znaczy no kupiłem złom, ale mam nadzieję, że uda się coś, tak jak mówię, z tego wdziorgać i może coś tutaj się uda i jakoś to sobie, jeśli tak można nazwać, naprawimy go i żeby wiadomo, żniwka już jechał. No ogólnie podejrzewam, że drugie tyle będzie trzeba, co zapłaciliśmy 8 tysięcy, to podejrzewam, że koło drugie tyle będzie trzeba pewnie w niego dołożyć, żeby ten stan był jako tako lepszy niż w tym momencie jest. No ale wiadomo, to akurat wyjdzie w praniu i zobaczymy, jak to wyjdzie dopiero. Jeśli go naprawimy, aby wiadomo jeździł i już będzie dobrze, więc zobaczymy jak to wyjdzie, ale tak jak mówię, ja już nie będę przedłużał, bo to nie ma sensu i tak już ten odcinek jest długi, więc tak jak mówię, zapraszam tak jak do lajkowania filmów, do subskrybowania, no i również zapraszam na kolejne filmy oczywiście z tej serii, jak i może z innej, zobaczymy jak to wyjdzie, ale tak jak mówię, zapraszam na kolejne odcinki z tej, na tym oczywiście kanale, więc ja się z wami żegnam do kolejnego odcinka, na razie, trzymajcie się i cześć!